Mimo że skoki wydają się być dzisiaj bardzo bezpiecznym sportem, czasem potrafią pokazać swoje brutalne oblicze. A ci, których zwykle podziwiamy za wielki hart ducha, w jednym momencie na zawsze tracą swoje zdrowie. Jedna z najbardziej przykrych historii, jaka wiąże się z kontuzjami na skoczniach, dotyczy Polaka Zdzisława Hryniewieckiego. Polski skoczek tuż przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie w Olympic Wally był jednym z głównych kandydatów do złotego medalu. Niestety na ostatnim treningu przed wylotem do USA jego życie zmieniło się o 180 stopni. Znany z dużej porywczości Hryniewiecki nie zgodził się na obniżenie rozbiegu, mimo że w pierwszej próbie treningowej zaliczył podpórkę, przeskoku jedynie pół metra bliższym niż jego własny rekord Wisły Malinki. Niestety w drugiej próbie treningowej odbił się zdecydowanie za wcześnie. Wywinął salto w powietrzu i uderzył głową w zmrożony zeskok. Hryniewiecki złamał trzon kręgosłupa szyjnego i poważnie stukł klatkę piersiową. W wyniku tego urazu nastąpił natychmiastowy niedowład kończyn górnych i całkowity bezład tłowia, a także kończyn dolnych. Hryniewieckiemu przyznano tytuł honorowego najlepszego sportowca roku, a Helmut Recknagel, który na igrzyskach zdobył złoty medal, przysłał go Polakowi twierdząc, że gdyby nie wypadek, prawdopodobnie Hryniewiecki zdobyłby złoty medal. Nie osłodziło mu to jednak tego, że do końca życia musiał się poruszać na wózku inwalidzkim. Zdecydowanie mniejszy, ale nadal spory konsekwencji miał upadek Roberta Krańca w Planicy w 2001 roku. W wyniku tego groźnie wyglądającego upadku Słoweniec połamał sobie żebra, uszkodził łąkotki w obu kolanach, a także złamał ręce. Te kontuzje były jednak niczym przy konieczności wstawienia mu do głowy tytanowej płytki w związku z pęknięciem czaszki. Co ciekawe, sezon 2016-2017 dla Krańca również będzie stracony z powodu kontuzji. Słoweniec kilka tygodni przed Pucharem Świata doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie podczas grania w siatkówkę. Ta kontuzja wyklucza go z treningów przez co najmniej pół roku. Zerwanie więzadeł krzyżowych w dzisiejszych czasach nie jest kontuzją, która kończy sportowe kariery. Oczywiście nadal jest to groźny uraz wymagający operacji, ale zawodnicy po jego odniesieniu po około 6 miesiącach wracają do treningów. Doskonale musi o tym wiedzieć Norweg Kenneth Gangnes, który zerwania więzadeł doświadczył już 3 razy w życiu. Dwa razy miało to miejsce w przypadku jego prawej nogi, ale tegoroczna kontuzja dotyczy jego lewego kolana. Co interesujące, Gangnes postanowił, że w czasie rehabilitacji będzie równolegle pracował w sklepie z odzieżą sportową, tak aby nie stracić płynności finansowej. Zawodnikiem, który przez kontuzję musiał zakończyć karierę, jest Finn Janne Hakkonen. Najgroźniejsza z kontuzji, jakie doświadczył, miała miejsce w 2008 roku, a więc tuż po jego najlepszym sezonie w karierze. Hakkonen podczas zgrupowania w Klingenthal tak nieszczęśliwie upadł, że doznał załamania kości udowej. Ta kontuzja wykluczyła go z rywalizacji na ponad rok. Później już nigdy nie wrócił do normalnej sprawności i ciągle przytrafiały mu się pomniejsze urazy. Najnowszymi przypadkami poważnych kontuzji są dwa wypadki odniesione na austriackich skoczniach. Pierwszym z nich jest przypadek Nicolasa Ferrola, który podczas kwalifikacji do zawodów kończących turniej czterech skoczni w Bischofshofen zaliczył niezwykle groźnie wyglądający wypadek. Na skutek tego zdarzenia Ferrol doznał złamania dysku lędziowego z przemieszczeniem, co doprowadziło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dodatkowo lekarze stwierdzili także złamanie dwóch żeber, pęknięte płuco, potłuczoną nerkę oraz krwawienie wewnętrzne. W styczniu 2016 roku, tuż przed Mistrzostwami Świata w lotach, Lukas Miller testował austriacką skocznię w Kulm. W trakcie jednej z prób treningowych austriacki skoczek miał problem z butem, co doprowadziło do niezwykle fatalnego w skutkach upadku, bo skoczek został sparaliżowany od pasa w dół. Austriak każdego dnia podejmuje brutalną walkę z rzeczywistością o powrót do zdrowia, jednak jak sam przyznaje, ciągle istnieje ryzyko, że nigdy nie powróci do pełnej sprawności. Dla wszystkich fanów skoków przygotowałem niezbędnik kibica skoków narciarskich. Ta publikacja to liczne wywiady, felietony i analizy poświęcone trwającemu właśnie sezonowi Pucharu Świata. Aby go zdobyć, kliknij w link umieszczony pod oknem odtwarzania.